przepiękny widok na Pak. Cudowny, nie przesaje mnie po prostu ten widok zachwycać od tylu lat. Stoi. Tam jest parking. Idziemy podwiedzać nasze stare miejscówki. Kaktus kwitnie. Jesteśmy pod naszym Lorenzo na Pagód. Mamy, słuchajcie, stado strzelających ogórków. Jak się dotknie to takiego dojrzałego, to one po prostu wystrzeliwują. Takie sokie ogórki tam są. To tu uciekaj! A zobaczcie, tutaj mamy, poczekajcie, o, gdzie on jest? Tutaj mamy drogowskaz Mandrę, byliśmy w Mandrę, teraz wyjechaliśmy i jesteśmy przed marketem Lorenzo. Plejciuś sobie stoi w cieniu. Zobaczcie, jakie widoki. A tutaj, zobaczcie, tu są strzelające ogórki. Ja już kiedyś sprawdzałam w necie, jak one się dokładnie nazywają, ale no one są tylko tutaj w Chorwacji. To są takie, słuchajcie, jakieś takie dziwne... Zobaczcie. To są takie dziwne ogórki, które jak się dotknie, to słuchajcie, one tak wystrzeliwują i zostaje sama łodyżka, bez jakby to w środku jest jakiś taki płyn. Poczekajcie, może się uda to nagrać. Czekaj. Nie, ten akurat nie pęka. Okej, okay, jestem tutaj z Playem w cieniu przy samochodzie. On tu wyczekuje na dzieci i na pana. I to, co wam pokazywałam przed chwilą, ten ogórek tryskający, to jest
inaczej oślij ogórek, bo sprawdziłam przed chwilą, oślij ogórek albo tryskawiec sprężysty. I on w ogóle właśnie pochodzi, on pochodzi z, tutaj z tego obszaru śródziemnomorskiego i właśnie porasta takie skaliste, różne nieużytki, tak jak tutaj. No a przez to, że właśnie on tak, wiecie, ta główka tak wystrzela, to te nasiona właśnie się rozsiewają. I tak to wygląda. Jak on, słuchajcie, dojrzeje, to on sam po prostu, wiecie, bez żadnego tam nacisku rozsiewa te nasiona. No ciekawe to jest, słuchajcie, ciekawe. Jesteśmy dla plaży dla psów. Gajac, tak to wygląda. Dobrze, ja zaraz pokroję pomidorka. Tu mamy szaszłyczki. Czekaj, Ninka, tu ci dam mięsko. Może takie, co? No. Albo to. O. Mięsko. Mhm. Tak? Miał. Zaskoczył? Pachnie super. Jemy.